Chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego. Z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby wskrzesił chwałę i powołał do społeczności świętych. Prośmy o to dzisiaj modlitwę. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą módlmy się wspólnie do Zbawiciela, za naszego brata Patryka. Wspólnie i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Patryka. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg ze łagody życia. Złożymy ciało naszego brata Patryka w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata Patryka i tu przyjdzie w chwale.
Żegnamy dziś Patryka, najukochańszego syna, wnuka, przyjaciela, chłopaka. Kochał życie i marzył o wielu rzeczach, które w przyszłości miały na niego czekać. Jego największą pasją była motoryzacja. Już od najmłodszych lat marzył o motosporcie. Jego głowę wypełniały marzenia o samochodach. Wejście w dorosłość nie było dla niego łatwe. Przekonał się, że życie to nie bajka, a marzenia same się nie skrystalizują. Znając jednak wrażliwość Patryka, empatię oraz uczucia do najbliższej rodziny, można z całą pewnością powiedzieć, iż patrzy na nich teraz z troską z góry i będzie nad nimi czuwał. Teraz i na zawsze. Jesteśmy pewni, że chciałby, aby ta jego historia, pomimo całego jej tragizmu, przekuła się w coś dobrego. Choćby w ten sposób, że da do myślenia innym młodym ludziom i przyspieszy ich wejście na tą właściwą drogę oraz ustrzeże od popełniania jego błędów. Tymczasem jego pamięć pozostanie w sercach rodziny aż do momentu ich spotkania na niebieskich autostradach. Do zobaczenia, mamuśka.